jedyna w swoim rodzaju okazja, gdzie możemy faktycznie wesprzeć tych, którzy tego najbardziej potrzebują i mamy ku temu okazję. Zatrzymamy w roku ubiegłym kurtki przez funkcjonariuszy w Małaszewiczach, dają taką nam możliwość, tego naprawdę jesteśmy bardzo dumni, że nie ulegnie to likwidacji. Panią rzecznik zapytam, często w Białej Podlaskiej, często na takich wydarzeniach, imprezach, może za dużo imprezach, wydarzeniach w całym województwie odbywają się, bo rozumiem, w Białej mamy tutaj centralę, ale te izby są rozrzucone. Izba jest jedna, natomiast jeżeli chodzi o Urząd Celno-Skarbowy, faktycznie mamy tu 3 delegatury, jeszcze mamy oddziały celne, przejścia graniczne i faktycznie jest to duży rozrzut, biorąc pod uwagę, że mamy niemalże 500 km granicy, którą musimy strzec. Jeżeli chodzi o tego typu wydarzenia, nie za często one się dzieją, ale już miałam okazję uczestniczyć w tym roku w przekazaniu szkole w Kijanach samochodu, który został zarekwirowany, bo służył do przemytu i jest to świetna pomoc dla młodych ludzi uczących się zawodu mechanika samochodowego. Też kilkanaście już miesięcy temu przekazywaliśmy samochód do szkoły w Krasnym Stawie, więc zdarzają się tego typu sytuacje. Jeżeli tylko jest okazja, a więc jeżeli otrzymamy po spełnieniu wszystkich procedur zgody, przekazujemy tym, którzy tego potrzebują. To jak to było z tymi workami, które tutaj za nami leżą? Procedura dość długa, ale chyba się opłaca. Rzeczywiście to nie jest tak, że w dniu zatrzymania mamy możliwość od razu decydowania o tym, co się dzieje z towarem. Te kurtki zostały zatrzymane przez naszych funkcjonariuszy w maju 2016 roku, ale faktycznie procedura postępowania trochę trwa. Przede wszystkim w przypadku czy to takich kurtek, czy każdych innych towarów, które zatrzymujemy na granicy, najpierw musi być orzeczenie sądu o przypadku tych towarów na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli są to towary, które mamy możliwość przekazać instytucjom do tego uprawnionym, jak na przykład ośrodki pomocy społecznej, czy szkoły, czy inne instytucje, no to wówczas podejmujemy kroki zmierzające do tego, żeby skontaktować się z właścicielem praw do znaków. Trzeba pamiętać, że w przypadku, kiedy takie towary podrabiane są wprowadzane na teren Unii Europejskiej, no to tak na dobrą sprawę okradany jest właściciel praw do marki, na którą pracował latami. Więc tutaj też chylimy czoła przed firmami, które coraz częściej wyrażają taką zgodę, żeby te towary, które są towarami podrabianymi, ale które są dobre jakościowo, można było przekazywać osobom potrzebującym. Oczywiście zawsze jest taka procedura, że z takich towarów musi trwale być usunięty znak, który jest podrobiony. W przypadku tych kurtek było to stosunkowo proste, ponieważ tam były podrobione tylko metki, które należało obciąć. Kurtek jest ile i gdzie zostały znalezione? Kurtek jest dokładnie 475. Zostały znalezione przez naszych funkcjonariuszy w oddziale celnym w Małaszewiczach. Codziennie funkcjonariusze kontrolują tam kontenery z towarami wjeżdżającymi na teren Unii Europejskiej. No i wśród tysięcy towarów właśnie znaleźli te kurtki, co do których nabrali podejrzeń, że mogą być podrobiane. To, co zwróciło ich uwagę, to między innymi, mimo że te kurtki były dobre jakościowo, to między innymi bardzo niska cena wykazana na fakturach. Okazuje się, że oszacowana była na kilkanaście złotych za sztukę, a towar, przypomnijmy, miał być niby markowy. Drogie panie, gratuluję tej akcji, gratuluję waszej pracy i w imieniu mieszkańców województwa dziękujemy za to, co robicie. A my się bardzo cieszymy, że mamy taką możliwość, bo tak jak już wcześniej zaznaczałam, nie tylko jesteśmy od tego, żeby pobierać te podatki, ale jeżeli jest taka możliwość, również dzielimy się tym, czym możemy. Dziękuję. Nie jest to pierwsza sytuacja, nie jest to pierwsze przekazanie rzeczy, ruchomości na rzecz tutaj w tym wypadku osób potrzebujących, podopiecznych PCK. Mieliśmy również przekazanie samochodu osobowego dla placówki oświatowej. Pocieszającym jest fakt, że udało się po tej długiej, prawda, procedurze i drodze sprawić, że te rzeczy nie ulegają likwidacji, ale mogą jeszcze służyć tym, którzy tego bardzo potrzebują. To jest pierwsze przekazanie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Ja mam nadzieję, że Państwo się także przekonacie, że ta stuletnia tradycja, bo w przyszłym roku będziemy obchodzić stulecie
istnienie Polskiego Czerwonego Krzyża, jest to najstarsza i największa organizacja humanitarna w kraju, że ta współpraca z taką organizacją naprawdę jest warta i te wszystkie rzeczy, które dzisiaj od Państwa otrzymujemy, za które dziękujemy, trafią jeszcze tym rokiem do podopiecznych naszych w całym województwie lubelskim, bo ta ilość pozwala nam właśnie na to. W Białej dzisiaj chyba ta wizyta nie tyle, że ciekawa, bo w ten rejon województwa, to jeszcze no, lukratywna. Zawsze ciekawa, a od dawna nie miałem tak ciekawej wizyty w Białej Podlaskiej, tak owocnej przede wszystkim, bo te artykuły, które dzisiaj otrzymujemy dla naszych podopiecznych, to naprawdę bardzo poważny zastrzyk pomocy dla tych osób, które tego potrzebują. PCK w województwie lubelskim i 475 kurtek. Opis i jak to połączyć? Bardzo prosto. PCK na co dzień opiekuje się około 25 tysiącami osób i są to zarówno osoby starsze, są to młodzież, dzieci, bezdomni, osoby które o niskich dochodach, które potrzebują takiej pomocy i wśród nich na pewno znajdziemy grupę 475 osób, które akurat tej pomocy będą potrzebowały. Kurtki zimowe, no niby lato, ale o zimie już myślimy. Oczywiście, my musimy zawsze w swoich działaniach być kilka miesięcy do przodu, także bardzo się cieszymy z tej pomocy, bo ona już nam pewne rzeczy ułatwia i na jesieni będziemy troszeczkę spokojniejsi o los tych osób, którymi się opiekujemy. Tu Pan wspomniał podczas tego oficjalnego przekazania, że to początek takiej współpracy. Izba Celna zauważyła PCK lubelskie, PCK wojewódzkie, no i liczymy na to, że ta współpraca się rozwinie. Mamy taką nadzieję, gdyż no, to stuletnia tradycja, jaką prezentujemy, ta sieć 15 oddziałów w całym województwie, innych placówek, świetlic opiekuńczo-wychowawczych, klubu seniora, gwarantuje to, że ta pomoc zawsze będzie trafiać tam, gdzie trafiać powinna. Gdzie funkcjonariusze wypełniając swoje zadania, zajęli te kurtki, mając podejrzenie, że tutaj zostały naruszone znaki, naruszenie własności przemysłowej. I w tym momencie od tego wszystko się zaczęło. Później dzięki pracy wielu osób możemy te oto dary Państwu przekazać.